Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Czuła jest noc. Autor Francis Scott Fitzgerald. Czyta Marcin Styczeń. Przekład Maria Sawińska. Nareszcie jam przy tobie. O, czuła jest noc. Trafem królowa Luna zasiadła na tronie. W orszaku swoich dwórek, gwiezdnych wróżek, ale tu zagasła światła moc. Prócz tego, które z niebios podmuch w jonie, przez zieleniste mroki, omszałe skręty dróżek. John Keats. Oda do Słowika. Przekład Stanisław Barańczak. Księga pierwsza. Rozdział pierwszy. W pewnym uroczym zakątku Riviery Francuskiej, w połowie drogi z Marsylii do granicy włoskiej, wznosi się dumnie duży różowy hotel. Usłużne palmy chłodzą jego rozgrzaną fasadę, przed którą rozpościera się pas olśniewającej plaży. W ostatnich latach miejsce to stało się ulubionym letnim kurortem różnych notabli i innych znakomitości. Ale jeszcze jakieś dziesięć lat wcześniej pustoszało niemal zupełnie, gdy tylko nadchodził kwiecień i stała angielska klientela przenosiła się na północ. Obecnie wokół Hotel de Estranger tłoczy się wiele parterowych domków. Lecz w czasach, gdy zaczyna się nasza historia, tylko wędnące kopuły kilkunastu odrapanych willi bielały niczym lilie wodne w sosnowej gęstwie, ciągnącej się przez siedem kilometrów aż do samego Kan. Hotel i dywanik modlitewny dla żądnych opalenizny gości plaży stanowiły jedną całość. Wczesnym rankiem woda odbijała odległe Kan. Różowe i kremowe mury starych fortyfikacji oraz liliowe grzbiety okalających Italię Alp. Odbicie to drżało w zmarszczkach i kręgach na wodzie, które tworzyły kołyszące się w pobliżu mielizny wodorosty. Przed ósmą na plaży pojawiał się mężczyzna ubrany w niebieski szlafrok kąpielowy. Zdjąwszy go, długo zbierał się na odwagę, chrząkał, głośno wzdychał, polewał ciało chłodną wodą, by w końcu wskoczyć na chwilę do morza. Po jego odejściu plaża i zatoka przez jakąś godzinę pozostawały ciche. Wzdłuż linii horyzontu pełz na zachód statek handlowy. Na hotelowym podwórzu pokrzykiwali do siebie pomywacze naczyń. Na sosnach obsychała rosa. Po godzinie w powietrzu zaczynały rozbrzmiewać klaksony samochodów, które przejeżdżały drogą biegnącą wzdłuż niewysokiego masywu maurów, oddzielającego nadbrzeże od właściwej prowansji. W odległości jakiejś mili od morza, tam gdzie sosny ustępują miejsca zakurzonym topolom, znajduje się stacyjka kolejowa, z której pewnego czerwcowego poranka 1925 roku nieduży odkryty powóz odwoził do hotelu Gusa dwie kobiety, matkę i córkę. Twarz matki o gasnącej już urodzie, która wkrótce zniknie pod pajęczyną popękanych żyłek, miała wyraz zarówno spokoju, jak i żywego zainteresowania. Jednak każdy, kto na nie obie spojrzał, szybko przenosił wzrok na córkę, oczarowany różowością jej dłoni i policzków, jakby rozświetlonych od wewnątrz, jak to bywa u dzieci, zarumienionych po wieczornej, chłodnej kąpieli. Jej ładne czoło zaokrąglało się miękko ku górze, do linii włosów okalając je niczym rama obraz, które rozsypywały się nagle kaskadą loków, fal i kędziorków w popielato-złotym odcieniu. Jej duże, czyste, żywe oczy błyszczały jak woda w górskim jeziorku. Naturalny kolor policzków był dziełem pulsującej tuż pod skórą krwi, pompowanej przez młode, silne serce. Zdawała się unosić delikatnie na samym krańcu dzieciństwa. Niemal osiemnastoletnia dziewczyna przypominała rozkwitły, lecz wciąż pokryty poranną rosą kwiat. Kiedy na dole błysnęło niebo i morze, połączone w jedną rozpaloną wstęgę, matka powiedziała. Coś mi mówi, że się nam tu nie spodoba. I tak już chcę wracać do domu, odparła córka. Rozmawiały wesoło, ale widoczne było, że nie pociąga ich szczególnie żadne miejsce i są raczej znużone. Tym bardziej, że udawanie się do przypadkowej miejscowości nikogo nadmiernie nie ekscytuje. Pragnęły rozrywki, ale nie po to, by pobudzić zmęczone nerwy. Zachowywały się raczej jak uczennice, które zakończywszy rok szkolny czekają na zasłużone wakacje. Zostaniemy na trzy dni, a potem wrócimy do domu. Od razu zatelegrafuję i zamówię kajutę na statku. W hotelu dziewczyna zajęła się wynajęciem pokoju dla siebie i matki. Mówiła swobodnie po francusku, choć jej wymowa brzmiała nieco sztywno. Gdy już ulokowały się w pokoju na parterze, podeszła do szklanych drzwi, przez które ostro prażyło słońce i przekroczywszy próg, wyszła na kamienną, biegnącą wzdłuż całego budynku hotelu, werandę, szła jak tancerka baletowa, trzymając się prosto i nie kołysząc biodrami. Jej cień w gorących promieniach słońca był krótki, cofnęła się, światło słoneczne było zbyt jaskrawe, żeby cokolwiek zobaczyć. Pięćdziesiąt metrów dalej rozciągało się Morze Śródziemne, które chwila po chwili oddawało swój błękit bezlitosnemu słońcu. Poniżej, przy balustradzie na podjeździe do hotelu, prażył się wyblakły błik. Wszystko wokół jakby zamarło, tylko na plaży panowało ożywienie. Trzy angielskie nianie siedziały pogrążone w plotkach monotonnych jak litania i robiły na drutach swetry i skarpety w wiktoriańskie, modne w latach czterdziestych, sześćdziesiątych i osiemdziesiątych, wzory. Bliżej morza kilkunastu dorosłych rozlokowało się pod pasiastymi parasolami, podczas gdy dzieci biegały po mieliźnie za obojętnymi rybami albo leżały na piasku, wystawiając na słońce nagie, błyszczące o olejku kokosowego ciała. Ledwie rozmery weszła na plażę, a już obok niej przemknął jakiś na oko dwunastoletni chłopiec i z okrzykiem euforii wskoczył do wody. Czując na sobie wścibski wzrok plażowiczów, dziewczyna zdjęła szlafrok i poszła za przykładem chłopca. Przepłynąwszy kilka metrów, poczuła, że jest zbyt płytko, wstała więc i poszła dalej, z wysiłkiem pokonując opór wody. Kiedy sięgnęła jej do piersi... Dziewczyna odwróciła na chwilę głowę. Z brzegu obserwował ją uważnie łysy mężczyzna z monoklem. Wypinał owłosioną klatkę piersiową i wciągał bezczelnie wylewający się ze spodenek brzuch. Gdy napotkał wzrok dziewczyny, upuścił monokl, który zniknął w kędzierzawym zaroście na jego piersi i z trzymanej w ręku butelki nalał sobie czegoś do szklaneczki. Rozmery położyła się twarzą na wodzie i nieśpiesznym kraulem popłynęła w stronę pomostu. Woda objęła ją, ukryła czule przed upałem, wsączając się w jej włosy i docierając do wszystkich zakamarków jej ciała. Dziewczyna rozkoszowała się nią, pluskała i wirowała w niej. Prawie bez tchu dotarła w końcu do pomostu, ale jakaś opalona kobieta z bardzo białymi zębami spojrzała na nią zaciekawiona i, rozmery uświadomiwszy sobie nagle swoją bladą skórę, odwróciła się na plecy i pozwoliła, by fale poniosły ją w kierunku brzegu. Jak tylko wyszła z wody, owłosiony mężczyzna z butelką odezwał się do niej. Tam za pomostem mogą być rekiny! Trudno było określić jego narodowość, ale mówił po angielsku z oksfordzką manierą, nieco rozciągając słowa. Wczoraj pożarły dwóch brytyjskich marynarzy z flotyli stacjonującej w Golfe Jouan. Dobry Boże, krzyknęła Rosemary. Polują na odpadki wyrzucane z okrętów. Zrobił minę, która miała świadczyć o tym, że odezwał się do niej tylko po to, żeby ją ostrzec, zrobił dwa małe kroki w tył i znów nalał sobie do szklaneczki. Przyjemnie zmieszana wzbudzonym ogólnie zainteresowaniem, które odczuła w trakcie rozmowy, Rosemary rozejrzała się w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłaby usiąść. Każda rodzina najwidoczniej uważała za swoją własność skrawek plaży wokół parasola, pod którym siedziała. Od parasola do parasola przerzucano się uwagami i żarcikami, od czasu do czasu ktoś podnosił się z miejsca i szedł do sąsiadów, panowała tu atmosfera zamkniętej społeczności, wtargnięcie do niej byłoby czymś niedelikatnym. Trochę dalej, tam gdzie plaża usiana była kamykami i kawałkami uschłych wodorostów, rozmery zobaczyła grupkę ludzi, których skóra była równie blada jak jej własna. Zamiast dużych parasoli plażowych do ochrony przed słońcem używali zwykłych parasolek i wyglądali, jakby niedawno przyjechali. Rozmery znalazła miejsce dla siebie pomiędzy opalonymi i bladoskórymi, rozłożyła swój szlafrok na piasku i położyła się na nim. Z początku słyszała tylko gwar głosów zebranych tam osób i czuła, że ich kroki omijają miejsce, gdzie leżała. Domyślała się, gdy ktoś przechodził, bo na chwilę zasłaniał jej słońce. Jakiś ciekawski pies dmuchnął jej w szyję ciepłym, nerwowym oddechem. Czuła, że jej skóra przypieka się już trochę na słońcu, słyszała cichy jęk zamierających przy brzegu fal. Jej ucho rozróżniało teraz poszczególne głosy i usłyszała nawet historyjkę o jakimś mężczyźnie, nazywanym lekceważąco ten koleś Nord, który miał zamiar porwać wczoraj jakiegoś kelnera z kawiarni w Kan, żeby przeciąć go na pół. Opowiadała o nim siwowłosa kobieta w wieczorowej sukni, widocznie nie zdążyła się przebrać po wczorajszym wieczorze. Jej włosy zdobił diadem, na ramieniu wisiała przywiędła orchidea. Ogarnięta jakąś niejasną antypatią do kobiety i towarzyszących jej ludzi, rozmary odwróciła się do nich plecami. Po drugiej stronie, najbliżej niej, pod daszkiem z parasoli, leżała młoda kobieta i coś notowała z leżącej na piasku otwartej książki. Opuściła ramionczka kostiumu kąpielowego, obnażone plecy błyszczały w słońcu, aż normatowych pereł na szyi kontrastował z równą, pomarańczowo-brązową opalenizną. W urodziwej twarzy było jednocześnie coś surowego i budzącego litość. Jej oczy prześlizgnęły się obojętnie po rozmery. Obok niej siedział przystojny mężczyzna w dżokejce i kąpielówkach w czerwone paski. Dalej kobieta, którą Rozmery widziała wcześniej na pomoście, nieznajoma od razu ją zobaczyła i widocznie poznała. Następnie jakiś mężczyzna w niebieskich kąpielówkach, z długą twarzą i wystawioną na słońce lwią grzywą, bez czapki, zajęty ożywioną rozmową z młodym człowiekiem w czarnych kąpielówkach, pochodzącym najwyraźniej z południa Europy. Rozmawiając obaj, przesypywali piasek i wyrywali z ziemi kawałki wodorostów. Uznała, że to w większości Amerykanie, było w nich jednak coś, co odróżniało ich od tych ostatnio przez nią poznanych. Po chwili zdała sobie sprawę, że mężczyzna w czapce odgrywa przed swoim towarzystwem jakąś komiczną scenkę, z poważną miną rozgrzebywał grabkami piasek i mówił coś widocznie bardzo zabawnego, co nie pasowało do niezmącenie poważnego wyrazu jego twarzy. Doszło do tego, że każde jego wyrażenie, jeśli już nie każde słowo, wywoływało sal śmiechu. Nawet ci, którzy, jak rozmery, znajdowali się daleko, nadstawiali uszu, starając się zrozumieć jego słowa i jedyną osobą na całej plaży, która pozostawała obojętna na to wszystko, była młoda kobieta w naszyjniku z Pereł. Być może z powodu własnej skromności, przy każdej salwie śmiechu pochylała się tylko niżej nad swoimi notatkami. Głos mężczyzny z monoklem i butelką rozległ się prosto z nieba nad rozmery. Kapitalnie pani pływa. Rozmery zaprotestowała. Wspaniale po prostu nazywam się Kempion. Jest tu pewna dama, która mówi, że w zeszłym tygodniu widziała panią w Sorento i twierdzi, że wie, kim pani jest, chciałaby bardzo panią poznać. Skrywając irytację, Rozmery obejrzała się i zobaczyła, że ludzie z bladą skórą patrzą na nią wyczekująco. Niechętnie wstała i podeszła do nich. Pani Abrams, pani Makkisko, pan Makkisko, pan Dumfrey. Pani jest Rozmery Hoyt, rozpoznałam panią w Sorento i zapytałam o panią portiera w hotelu. My wszyscy jesteśmy panią zachwyceni i chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego nie jest pani w Ameryce i nie gra w jakimś kolejnym wspaniałym filmie. Hałaśliwie przesunęli się, robiąc dla niej miejsce. Wbrew temu, co sugerowało jej nazwisko, kobieta, która ją rozpoznała, nie była Żydówką. Wyglądała jak jedna z tych swojskich starszych dam, które dzięki dobremu trawieniu i obojętności na doświadczenia konserwują się na dwa pokolenia do przodu. Chcieliśmy panią przestrzec, że musi pani uważać na słońce, żeby się nie spiec w pierwszy dzień, Szczebiotała dalej dama, ponieważ pani skóra jest ważna, ale tu na plaży robi się tyle przeklętych ceregieli, że nie byliśmy pewni, czy się pani nie obrazi.